35-letniego mężczyznę głogowscy policjanci znaleźli tutaj, w tym właśnie kontenerze. Był on przykryty stertą gruzów i śmieci. Na miejsce wezwane zostały wszystkie służby ratunkowe. Na miejsce udał się patrol policji, który potwierdził i odnalazł mężczyznę, który został zabrany do SOR-u w Głogowie. Mężczyzna został tam zaopatrzony, przewieziony na oddział wewnętrzny. Z informacji w dniu dzisiejszym wiemy, że mężczyzna zmarł. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia, jednak dokładne przyczyny będą znane po sekcji zwłok. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.